Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Usiądźcie na chwilę, kochani. Niedziela Miłosierdzia, niedziela, zwłaszcza wcześniej, nazywana często niedzielą niewiernego Tomasza. Chociaż bardziej trzeba by go chyba dookreślić Tomaszem niedowierzającym. Ale być może tak się ta myśl rozwijała, że to z niedowierzania rodzi się też jakaś niewierność. I stąd ten przydomek niewierny Tomasz. I myślę, że warto, żebyśmy spróbowali zestawić te dwie rzeczywistości, żeby złączyć, aby pełniej zrozumieć to, czym jest Boże miłosierdzie. Bo tę rzeczywistość chcemy dzisiaj zgłębiać z Bożą pomocą. Do tej rzeczywistości chcemy mieć przystęp. I mamy Tomasza, ucznia, który jest skrajnie pragmatyczny. I o ile był w stanie uwierzyć Jezusowi głoszącemu Ewangelię, pewne przesłanie do ludzkości, ogólne przesłanie przebaczenia win, miłości bliźniego, jakiejś rezygnacji z siebie, i to do niego docierało, to było czymś, co go karmiło. O tyle w swoim pragmatyzmie i realizmie zderzył się ze swoją niewiarą, bo trudno uwierzyć umarłemu. Ten, który miał żyć, umarł. Potwierdzili to wszyscy, którzy to widzieli. Umarł na krzyżu. Umarł. A więc nie ma już racji. I skoro nie ma już racji, ten, któremu uwierzył, to czy
warto wierzyć dalej. I na to wszystko przychodzi Jezus i mówi nie wprost, ale w kontekście można by wyciągnąć i przytoczyć takie słowa: Tomaszu, zależy mi na Tobie jak nigdy dotąd. Właśnie teraz, w otchłani Twojej niewiary, której doświadczasz, chcę Ci udowodnić prawdziwość mojej męki, śmierci i jej pokonania i życia, które we mnie jest. Abyś stał się świadkiem nadziei dla tych, którzy ją utracili. Dla tych, którzy w swoim pragmatyzmie doszli do jakiegoś końca. Kochani, czy to nie jest moment naszego świata w tym momencie, kiedy stanęliśmy przynajmniej na jakiś czas pod ścianą naszego pragmatyzmu, naszego rozwiązywania problemów, radzenia sobie z wszystkimi trudnościami, kiedy nagle świat się zatrzymał. Można by powiedzieć, że to właśnie jest miłosierdzie. To przyjście Jezusa do Tomasza, który doszedł do krańca swojej spekulatywności umysłu. Do krańca tego, co był w stanie sam wymyśleć. Do tych rozwiązań, które był w stanie wytworzyć i przyjąć. Kochani, Tomasz jest też wielkim źródłem nadziei dla każdego z nas. Bo skoro Jezus przyszedł do Tomasza, to też w każdej naszej swego rodzaju krańcowej sytuacji, tym doświadczeniu granicznym, jak niektórzy mówią, każdy z nas ma szansę i okazję, żeby spotkać się z Chrystusem, który będzie chciał udowodnić nam prawdziwość swojego nowego życia. To tomaszowe, ta tomaszowa deklaracja, że dopóki nie włoży palca w miejsce gwoździ, dłoni w bok, czyli w serce, dopóki nie dotknie serca, nie poczuje jego bicia, ta deklaracja wypełnia się. I Tomasz jest tym, który w imieniu wszystkich tych, którzy utracili nadzieję, wiarę, którzy stracili poczucie sensu, dotyka serce zmartwychwstałego, którym jest nowe życie, nowa jakość. To serce, które mimo śmierci ciągle bije i staje się źródłem nowego życia. Kochani, w najgorszych ciemnościach, w dojściu pod najtwardszy mur jakiejś niewiary, trudności, grzechu, zawsze tam, jeżeli tylko zostawimy odrobinę przestrzeni, zawsze tam pojawi się On, zmartwychwstały. Bo tylko niejednokrotnie w tej przestrzeni pozostaje tylko On. Bo jak popatrzymy, Tomasz przestał wierzyć już najbliższym, nie był w stanie im zaufać. Został tylko Bóg. I z tego Boga, który pozostał, i do tego Boga, który pozostał, każdemu z nas pozostaje to wołanie
dnia dzisiejszego. Jezu, ufam Tobie. I abyśmy umieli w najtrudniejszych chwilach naszego życia to wołanie z siebie wydobyć, Jezusa miłosiernego przywołać i Jemu zawierzyć ciągle na nowo. A On po próbie ognia, jak usłyszeliśmy w drugim czytaniu, gdzie doświadcza się najczystsze złoto, On na nowo przygarnie nas i da nam radość życia, nową nadzieję, wiarę i miłość. Amen.